W spokojne i słoneczne popołudnie 22 września 2007 roku z portu w Miami Beach na Florydzie wypłynął kuter Joe Cool. Na jego pokładzie znajdowało się 6 Amerykanów. Kiedy następnego dnia, zgodnie z umówionym terminem, nie wrócili do portu, amerykańska straż przybrzeżna rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę poszukiwanie. Wkrótce znaleziono dryfujący po oceanie kuter. Był opuszczony, a cała jego załoga zniknęła w tajemniczych okolicznościach. Ślady na pokładzie wskazywały, że podczas tego rejsu musiało wydarzyć się coś złego. Ale co? Już na samym początku śledztwa pojawiło się kilka mniej lub bardziej wiarygodnych hipotez. Czy za zniknięcie kapitana, jego żony i 4 innych mężczyzn odpowiadali grasujący na wodach groźni piraci? A może padli ofiarą przemytników lub handlarzy narkotyków? Nie zabrakło również wersji mówiącej o tajnej misji CIA. Nadzieję na odnalezienie załogi żywej dawało zniknięcie z pokładu kutra tratwy ratunkowej. Ale szukanie ludzi zaginionych na oceanie to jak szukanie igły w stogu siana. A kiedy pojawił się pierwszy przełom, zrodził on więcej pytań niż odpowiedzi. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 80 km na wschód od Miami na Florydzie znajduje się Bimini, najbardziej wysunięty na zachód dystrykt Bahamów. Składa się on z kilku malowniczych wysepek. Na stałe mieszka na nich niespełna 2000 tubylców, ale znacznie więcej przybywa tam cudzoziemców, głównie Amerykanów. I nic w tym dziwnego. Palmy, czysta turkusowa woda, gorący piasek i żar lejący się z nieba. Do tego plażowe bary, oferujące najróżniejsze trunki. Prawdziwy raj na ziemi, nie tylko dla turystów, ale także dla wędkarzy. Dlatego Bimini od dawna jest ulubionym miejscem ludzi znanych i bogatych. To właśnie tam przez kilka lat mieszkał słynny Ernest Hemingway, nie tylko pisarz, ale także zapalony wędkarz. Tam pisał, łowił i wlewał w siebie ogromne ilości miejscowego rumu. A złowiony na Bimini, ważący blisko ćwierć tony merlin błękitny, miał go zainspirować do napisania opowiadania Stary człowiek i morze, uważanego dziś za jedno z jego najważniejszych dzieł. W tym miejscu wielu piosenkarzy stworzyło swoje nieśmiertelne hity, a znani amerykańscy politycy z dala od swoich żon i oczu wścibskich dziennikarzy bawili się w ramionach sekretnych kochanek. Ale ta lokalizacja to nie tylko słońce, ryby i dobra zabawa, bo miejsce to ma także swoją drugą, mroczniejszą stronę. W czasach amerykańskiej prohibicji Bimini stało się niemal idealną kryjówką dla alkoholowych przemytników, a także ich ulubionym punktem zaopatrzenia w whisky i rum, które właśnie stamtąd łodziami przemycano do Stanów Zjednoczonych. Gdy prohibicję zniesiono, przemytnicy alkoholu szybko zostali zastąpieni przez przemytników narkotyków. Pojawiali się także bezlitośni piraci, napadający na łodzie lub jachty, nierzadko zabijający z zimną krwią załogi przechwyconych jednostek. Jakby tego było mało, w ostatnich latach Bimini często było celem destynacji kryminalistów uciekających z Florydy przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Biedni rybacy za kilkaset dolarów przemycali ich nocą w swoich łodziach. Gdy na ich ślad nie wpadła straż przybrzeżna, stamtąd mieli zupełnie otwartą drogę. Najpierw na pobliską Kubę, a później tam, gdzie tylko chcieli. Czyli do jednego z krajów, w którym nie groziła im ekstradycja. Dlatego, gdy w piątkowe przedpołudnie 21 września 2007 roku do Jake'a Branhama zgłosiło się 2 mężczyzn oferujących dobrą zapłatę za zabranie ich na Bimini, 26-letni właściciel kutra o nazwie Joe Cool o nic nie pytał. Nie interesował go powód, dla którego chcieli oni jak najszybciej opuścić Florydę. Tak naprawdę nawet nie chciał tego wiedzieć. Oni sami mu się do tego przyznali. Mężczyźni umówili się na Bahamach ze swoimi dziewczynami. One poleciały tam samolotem kilka dni wcześniej i będą na nich czekać na jachcie zacumowanym w pobliżu. Oni sami nie mogli skorzystać z usług linii lotniczej, ponieważ kobiety przez pomyłkę zabrały ze sobą ich paszporty. Z tego powodu postanowili się tam dostać w sposób nie do końca legalny.
$4000. Dokładnie tyle zaoferowali za niespełna dwugodzinny rejs w jedną stronę z Miami. Po dotarciu do zacumowanego jachtu planowali przesiąść się na niego, odebrać od swoich dziewczyn paszporty i razem z nimi, już legalnie, dopłynąć do Bimini. A Jake wróci do domu bogatszy o 4000 w gotówce, czyli mniej więcej tyle, ile średnio zarabiał na wynajęciu swojego kutra w miesiąc. Zapewniali przy okazji, że nie są uciekającymi przed policją bandytami ani handlarzami narkotyków. Oświadczyli, że obaj pracują w Miami jako inspektorzy budowlani. Nie podali jednak swoich nazwisk. Przedstawili się jedynie imionami. Ten starszy jako Kirby, a młodszy Guillermo. Gdy Jake o tej okazji opowiedział swojej matce, kobieta była dość sceptyczna. Tyle pieniędzy za dwugodzinny rejs? Przecież za mniej niż połowę tej stawki mogliby bez trudu wynająć pierwszego lepszego rybaka. Trochę uspokoiły ją zapewnienia syna, że wszystko będzie dobrze i że na kutrze nie będzie przecież sam. Razem z nimi miał popłynąć jego przyrodni brat Scott oraz ich kolega Sam. Kapitan kutra zaproponował także udział w tym rejsie swojej żonie. Kelly zgodziła się, choć bardzo niechętnie. Nie umiała pływać, a od dziecka panicznie bała się oceanu. Nawet gdy spacerowała po plaży, nigdy nie zbliżała się do wody. Małżonkowie przechodzili ostatnio trudny okres, więc Jake przekonał ją, że taka wspólna wyprawa mogłaby pozytywnie wpłynąć na ich związek, znowu ich do siebie zbliżyć. Jego plan był prosty. Gdy w sobotnie popołudnie dostarczą już klientów na umówione miejsce, to nie wrócą od razu do Miami. Zostaną na kutrze i przez całą noc będą łowić ryby. Do domu popłyną dopiero w niedzielę rano. Prognozy pogody zapowiadały idealną noc na połów. Grupa przyjaciół złożona z zapalonych wędkarzy, gwieździste niebo, błogi szum oceanu i schłodzone piwko na pokładzie kutra. Czy coś w taką wymarzoną noc mogłoby pójść nie tak? W sobotę 22 września 2007 roku, dokładnie o 16:30, kuter Joe Cool z 6 osobami na pokładzie wypłynął z portu jachtowego w Miami Beach, obierając kurs na Bimini. Następnego ranka, tuż przed 8, w marinie pojawił się kuzyn Jake'a, Jonathan. Dzień wcześniej obiecał on załodze kutra, że po ich powrocie odwiezie wszystkich do domów. Często tak robił, a w zamian dostawał solidną porcję świeżo złowionego tuńczyka. Czekał cierpliwie, ale choć mijały kolejne godziny, Joe Cool nie pojawiał się na horyzoncie. Zdenerwowany próbował dodzwonić się po kolei do każdej z osób na pokładzie kutra, ale ich komórki, co było dla niego oczywiste, znajdowały się poza zasięgiem. O swoich obawach opowiedział rodzicom Jake'a. Ci natychmiast skontaktowali się ze Strażą Przybrzeżną. Rozpoczęły się poszukiwania. Sprawdzenie obszaru oceanicznego pomiędzy Miami i Bimini, zarówno przez łodzie patrolowe, jak i z powietrza, nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Nigdzie nie było zaginionego kutra. Próbowano wywołać kuter przez radio, ale bezskutecznie. Nikt nie odpowiadał. Po sprawdzeniu odczytów sygnalizatora okazało się, że nadajnik GPS wskazujący pozycję jednostki był wyłączony, a ostatni wysłany przez niego sygnał został odebrany poprzedniego dnia, tuż przed godziną 18. Na podstawie tych odczytów ustalono, że do 17:55 kuter płynął ze stałą prędkością na wschód, w kierunku Bimini. Nagle zatrzymał się, a później przez dokładnie 1 minutę i 20 sekund poruszał się zygzakiem na północ. Mogło to oznaczać, że nikt wtedy nie sterował jednostką, która w tym czasie bezwładnie dryfowała. Następnie Joe Cool raptownie zmienił kurs na południe i przyspieszył. Kilkanaście sekund później nadajnik GPS przestał działać. Zdaniem Straży Przybrzeżnej przyczyny tego mogły być dwie. Albo nastąpiła awaria, albo został on przez kogoś wyłączony. Po wypłynięciu z Miami, kapitan Joe Cool nie zgłosił przez radio żadnej awarii, wypadku czy kolizji z inną jednostką. Nie było sztormu. Czy to możliwe, aby w słoneczny dzień kuter z 6 osobami na pokładzie tak po prostu zniknął?
i to na bardzo ruchliwym w tym okresie roku szlaku z Florydy na Bahamy. Oficerowie Straży Przybrzeżnej, nauczeni wieloletnim doświadczeniem, brali pod uwagę najróżniejsze scenariusze, nawet te najgorsze. Od dawna na tym obszarze dochodzi do wielu przestępstw. Kwitnie przemyt ludzi i nielegalnych substancji. Mają także miejsce nielegalne połowy. Grasują również piraci. Zjawiają się znikąd, nawet w biały dzień. Zabijają wszystkich na pokładzie, a po przejęciu łodzi wykorzystują ją do jednorazowego przewozu zakazanych towarów. Później po prostu zatapiają łódź. Tak, każdy z tych scenariuszy był bardzo prawdopodobny. Jednak po drobiazgowym sprawdzeniu zdecydowanie odrzucono je wszystkie. Żadna z łodzi patrolowych amerykańskiej Straży Przybrzeżnej nie zaobserwowała w czasie rejsu Kutra żadnej podejrzanej aktywności na tym obszarze. Nie zanotowano tam również jakiejkolwiek działalności piratów. Sobotnie popołudnie było wyjątkowo spokojne, podobnie jak późniejszy wieczór i noc. Co więc stało się z zaginionym Kutrem i całą jego sześcioosobową załogą? Pomimo mijających godzin, to pytanie wciąż pozostawało bez odpowiedzi. 24 godziny po wypłynięciu Joe Cool z Miami, obszar poszukiwań rozszerzono na południowo-zachodnie wyspy Bahamów, znajdujące się zaledwie 50 km od wybrzeża Kuby. Do akcji poszukiwawczo-ratunkowej włączono stacjonującą w tym miejscu jednostkę amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, która na co dzień zajmuje się monitorowaniem kubańskiego wybrzeża oraz przechwytywaniem kubańskich uchodźców, próbujących na prowizorycznych tratwach czy pontonach dostać się do USA. Dokładnie o 17:30 tamtejsza łódź patrolowa zgłosiła, że ich radar wskazał niezidentyfikowaną jednostkę. Małą, przemieszczającą się bardzo wolno na północ. Dowódca patrolu natychmiast otrzymał rozkaz nawiązania bezpośredniego kontaktu z załogą, a w przypadku braku odpowiedzi na wejście na pokład. Po dopłynięciu bliżej oczom strażników ukazała się wypisana na burcie nazwa dryfującego Kutra. Był to poszukiwany Joe Cool. Znajdował się ponad 200 km na południe od miejsca, w którym zaginął. Na pokładzie, na którym panowała kompletna cisza, nie zaobserwowano obecności jakiejkolwiek osoby. Strażnicy przez blisko pół godziny pukali w kadłub i nawoływali. Włączyli też syrenę alarmową. Nie usłyszeli jednak żadnych głosów. Nikt im nie odpowiedział. Nikt do nich nie wyszedł. Wtedy weszli na pokład. Na opuszczonym kutrze panował wielki bałagan. Zbiornik paliwa był pusty, a akumulatory kutra całkowicie rozładowane. Brakowało tratwy ratunkowej, co wskazywało na to, że cała załoga opuściła unieruchomiony kuter. Ale jedna myśl nie dawała strażnikom spokoju. Coś było nie tak. Wśród porozrzucanych przedmiotów znaleziono rzeczy osobiste członków załogi, takie jak laptopy, portfele czy telefony komórkowe. Poza tym na pokładzie wciąż były flary sygnalizacyjne oraz kamizelki ratunkowe, czyli wszystko to, co zwykle zabiera się ze sobą na tratwę, a nie zostawia na opuszczonej łodzi. Czyżby wszyscy opuścili kuter w pośpiechu, nie mając nawet czasu na zebranie ze sobą potrzebnych rzeczy? Jeśli tak, to z jakiego powodu i czy wciąż żyli? W czasie, gdy dokonywano szczegółowych oględzin kutra, trwały zakrojone na szeroką skalę poszukiwania sześciu Amerykanów. Właściciela kutra, Jake'a Branama, jego żony, Kelly, jego przyrodniego brata Scotta, ich kolegi Sama oraz dwóch pasażerów chcących dostać się na Bimini, Kirby'ego i Guillermo. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że szukanie tak małej tratwy na Wielkim Oceanie to jak szukanie igły w stogu siana. A mimo to do oficerów Straży Przybrzeżnej uśmiechnęło się szczęście. Godzinę później pilot śmigłowca ratunkowego dostrzegł w odległości 20 km od miejsca odnalezienia kutra dryfującą tratwę z napisem Joe Cool. Zbliżył się do niej i obniżył lot. Gdy podmuchł łopat śmigieł, zwiał osłonę tratwy, oczom załogi ukazali się dwaj mężczyźni. Natychmiast przeprowadzono akcję ratowniczą, wciągając rozbitków na pokład śmigłowca.
Obaj byli wychudzeni i wyczerpani, do tego mocno przerażeni, co akurat nikogo nie dziwiło. Rozumieli nas, ale nie byli w stanie wymówić ani słowa. Dlatego daliśmy im papier i kazaliśmy napisać, jak się nazywają i gdzie są pozostali członkowie załogi Kutra. Pisemnej odpowiedzi udzielił tylko ten starszy. Kilka słów, które z trudem zapisał, sprawiło, że początkowa radość strażników z ich odnalezienia szybko zmieniła się w niepokój o los pozostałych poszukiwanych osób. Piraci. Porwanie. 4 strzały. Dziewczyna żyła, ale ranna. Wrzucona do wody. Tylko oni dwaj cudem przeżyli. Zapytani o nazwiska przedstawili się. Kirby Archer i Guillermo Saraboso. Po przewiezieniu do siedziby straży pożarnej w Miami udzielono im pomocy medycznej. A gdy nieco ochłonęli i mogli już mówić, rozpoczęło się przesłuchanie. Wtedy opowiedzieli, co spotkało ich podczas tego tragicznego rejsu. Pokonali już większą część trasy, gdy podpłynęła do nich motorówka. 3 mężczyzn w mgnieniu oka dostało się na pokład Kutra. Byli uzbrojeni w broń palną. Wszyscy mówili po hiszpańsku. Uszkodzili radio, aby uniemożliwić wezwanie pomocy. Steroryzowali całą załogę, żądając zabrania ich na Kubę. Zależało im, żeby dostać się tam jak najszybciej, a w ich motorówce właśnie kończyło się paliwo. Gdy Jake odmówił, najpierw zastrzelili jego. Później zginął jego przyrodni brat, po nim ich kolega. Na koniec postrzelili żonę kapitana. Kobieta jeszcze żyła, gdy napastnicy kazali Archerowi wyrzucić ją za burtę. Zrobił to, bo zagrozili, że jeśli tego nie zrobi, on też zginie. Później razem z Guillermo wrzucili do oceanu ciała pozostałych ofiar. Na pytanie śledczych, dlaczego porywacze pozostawili ich przy życiu, zabijając pozostałych, Kirby odpowiedział, że uratowała ich znajomość hiszpańskiego. Dzięki temu mogli się z nimi dogadać. Poza tym porywacze zostawili ich sobie jako zakładników na wypadek, gdyby wpadli na straż przybrzeżną. Gdy 50 km od Kuby w Kutrze skończyło się paliwo, porywacze przesiedli się na łódź, która po nich wypłynęła. Kirby i Guillermo zostali na pokładzie sami. Postanowili ratować się, wsiadając do tratwy ratunkowej, ale silne prądy zaczęły ich znosić w głąb oceanu. Szczegółowe oględziny Kutra wydawały się potwierdzać zeznania mężczyzn z tratwy. Na pokładzie w kilku miejscach odkryto ślady krwi. Poza tym zabezpieczono 4 łuski po kulach kalibru 9 mm. 3 w kabinie i 1 w rufie. Ale śledczym od samego początku coś w tej historii nie pasowało. W jaki sposób porywacze skontaktowali się z kimś, kto po nich wypłynął, jeśli wcześniej sami uszkodzili radio na Kutrze, a brak zasięgu na oceanie uniemożliwiał im użycie telefonu komórkowego? Dlaczego zostawili przy życiu 2 świadków, jeśli wcześniej nie mieli oporów, aby z zimną krwią zastrzelić 4 inne osoby? Dlaczego ocaleni mężczyźni, przesłuchiwani osobno, przedstawiali zupełnie różne rysopisy napastników? Ich zeznania od samego początku były niespójne, a wyjaśnienia mętne. Kilka razy zmieniali wersję wydarzeń, a ich opowieści różniły się w wielu kluczowych szczegółach. Zaczęliśmy podejrzewać, że prawda mogła wyglądać zupełnie inaczej. Czy mężczyźni pod pretekstem dostania się na Bimini wynajęli kuter z załogą, aby przemycić narkotyki? Czy to oni próbowali zmusić Jake'a, aby popłynął na Kubę, a gdy odmówił, zastrzelili wszystkich? A może od początku planowali pozbycie się całej załogi i przejęcie Kutra, którego zamierzali użyć do przewozu nielegalnego towaru? A gdy zabrakło im paliwa i padły akumulatory, postanowili się ratować, udając ofiary. Jeśli tak, to co zrobili z towarem? Nie znaleziono go ani na tratwie, ani na Kutrze. No chyba, że wyrzucili to do wody, gdy zbliżał się do nich śmigłowiec ratunkowy. Pytań i wątpliwości było tak wiele, że śledczy ze Straży Przybrzeżnej zwrócili się o pomoc do FBI. Doświadczeni agenci federalni od razu zaczęli działać po swojemu. Sprawdzili kryminalną przeszłość obu mężczyzn. 19-letni Saraboso był czysty. Tego samego nie można było jednak powiedzieć o 35-letnim Archerze.
Od 8 miesięcy był on poszukiwany listem gończym za kradzież blisko 100 tysięcy dolarów z supermarketu w Arkansas, w którym pracował jako ochroniarz. Gdy policja wpadła na jego trop i szykowała się do jego aresztowania, podejrzany zniknął bez śladu. Saraboso był imigrantem z Kuby. Poznali się, gdy Archer służył w armii i stacjonował w bazie w Guantanamo. Guillermo miał wtedy niespełna 8 lat. Gdy kilka lat później żona Archera złożyła pozew o rozwód, oskarżyła swojego męża o homoseksualny związek z nastoletnim Saraboso. Z tego powodu policja oskarżyła Archera o seksualne wykorzystanie osoby małoletniej. Śledztwo umorzono z powodu braku dowodów, ale faktem jest, że po rozwodzie przyjaciele wyjechali razem do Miami. Guillermo zamieszkał z matką, którą ściągnął do siebie z Kuby. Archer wynajął mieszkanie na tej samej ulicy. Guillermo pracował w firmie ochroniarskiej. Pilnował kilku obiektów w mieście. Firma wyposażyła go w służbową broń, Glocka kaliber 9 mm. Jak ustalili śledczy, dokładnie z takiej broni pochodziły łuski znalezione na kutrze. Agenci FBI przeszukali mieszkanie Saraboso. Znaleźli zaświadczenie o przyjęciu go do Akademii Policyjnej w Miami. Poza tym zabezpieczono kilka paragonów na zakup naboi do Glocka. Zamykana na klucz walizka, w której trzymał w domu swoją służbową broń, była pusta. Jeszcze raz przesłuchano ich obu. Jednak tym razem nie jako świadków i ofiary, ale jako osoby podejrzane o porwanie i 4 zabójstwa z premedytacją. W obliczu grożącej im na Florydzie kary śmierci zaczęli się wzajemnie oskarżać. Pierwszy złamał się Archer. Od razu poszedł na zaproponowaną mu przez prokuratora ugodę. Otrzymał propozycję z gatunku tych nie do odrzucenia. Jeśli się przyzna, zamiast kary śmierci, grozić mu będzie jedynie dożywocie. Nie chciał umierać w taki sposób, więc przyznał się do zastrzelenia 2 członków załogi kutra, kapitana i jego żony. O 2 pozostałe zabójstwa oskarżył swojego kubańskiego przyjaciela. Motyw? Łatwy do przewidzenia. Wiedział, że policja w każdej chwili może go dopaść. Dlatego postanowił uciec na Kubę. Legalne przekroczenie granicy nie wchodziło w grę. Musiał się tam dostać inaczej. Razem z nim miał uciec Guillermo. W tym celu wynajęli kuter. Będąc mniej więcej w połowie drogi, pozbyli się załogi. Broń wyrzucili za burtę razem z ciałami i sami skierowali się na południe. Jednak po drodze skończyło im się paliwo. Liczyli, że uda im się dopłynąć na Kubę na tratwie ratunkowej. Od celu dzieliło ich zaledwie 50 km, ale prądy oceaniczne były tak silne, że zaczęły ich znosić w przeciwnym kierunku. Później zostali przez nas uratowani. Udawali więc ofiary, licząc na to, że im się upiecze. Guillermo podobnego układu nie przyjął. Do tego zmienił swoje wcześniejsze wyjaśnienia. Twierdził, że o planach swojego towarzysza nic nie wiedział. W dodatku Kirby go oszukał. Wmówił mu, że gdy się poznali na Kubie, to nie był żołnierzem, ale agentem CIA. Że wykonywał tam tajną misję, o której nie mógł wówczas mówić. I że niedawno agencja ponownie zwróciła się do niego o pomoc w bardzo delikatnej sprawie. Miał zdemaskować pewnego rosyjskiego szpiega ukrywającego się właśnie na Kubie. Był tylko jeden haczyk. Musiał dostać się na Kubę nieoficjalnie, nie zostawiając po sobie żadnych śladów tej podróży. Skorzystanie z linii lotniczych z wiadomych względów nie wchodziło w grę, podobnie jak zarejestrowany rejs statkiem pasażerskim. Dlatego zamierzał po cichu wynająć łódź, tak jak robią to często przemytnicy. Jednocześnie poprosił Guillerma o pomoc w tej tajnej misji. Obiecał, że w zamian załatwi mu stałą robotę w CIA. Saraboso nie lubił swojej pracy jako podrzędny ochraniarz. Skusiła go perspektywa zostania kubańskim Jamesem Bondem, dlatego się zgodził. Dopiero gdy Archer zastrzelił wszystkich członków załogi, aby przejąć kuter, jego kompan zrozumiał, że nieświadomie dał się wrobić. Później go krył, aby samemu uniknąć kary za współudział. Ostatecznie widmo wiszącej nad nim kary śmierci sprawiło, że on także poszedł na ugodę z prokuratorem. Archer stanowczo zaprzeczył słowom swojego przyjaciela. Nie wiadomo więc, czy faktycznie udało mu się tak łatwo omotać naiwnego Guillermo,
czy może Kubańczyk sam wymyślił historię o fałszywej CIA, aby ratować własną skórę? Ich proces był poszlakowy. Nie było narzędzia zbrodni, nie było ciał, których nigdy nie odnaleziono. Nie było dowodów rzeczowych, wskazujących bezsprzecznie na to, kto pociągnął za spust, ani naocznych świadków czterech zabójstw, o które ich oskarżono. Mimo to, ława przysięgłych nie miała najmniejszych wątpliwości, że zarówno Kirby Archer, jak i Guillermo Saraboso są winni wszystkich zarzucanych im czynów. Sąd uznał, że do czterech zabójstw doszło około 18:00, czyli w chwili, gdy, jak wykazał zapis sygnału GPS, kuter przez minutę i 20 sekund dryfował zygzakiem na północ, zanim zmienił swój kurs na południe. To właśnie w tym czasie nikt nie sterował. Na początku maja 2009 roku zostali skazani na 5-krotne dożywocie. Po jednym wyroku za każde zabójstwo oraz dodatkowe za porwanie. Jako że służbowa broń, z której zastrzelono członków załogi, należała do Guillermo, a dodatkowo podczas przesłuchania kilka razy świadomie okłamał agentów federalnych, sędzia dołożył mu do wyroku dodatkowe 85 lat. Żaden ze skazanych do dziś nie wyjawił prawdy o ostatnich chwilach załogi Kutra. Nieznana jest kolejność, w jakiej zginęli. Nie ustalono, w jakich dokładnie okolicznościach sprawcy ujawnili swoje mordercze zamiary. Nie wiadomo, czy ofiary walczyły o życie, czy może wszyscy zostali zaatakowani z zaskoczenia. Prawdę o tym tragicznym rejsie znają tylko sprawcy, którzy na ten temat wciąż uparcie milczą. Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka Carol Cope, Murder on the High Seas, The True Story of the Joe Cole's Tragic Final Voyage. Wydana w roku 2011 przez nowojorskie wydawnictwo Berkeley Books. Książka Alana Zullo, FBI Heroes, wydana w roku 2013 przez nowojorskie wydawnictwo Scholastic Inc. Odcinek serialu dokumentalnego Murder in Paradise, zatytułowany Hook, Lines and Murder, wyprodukowany w roku 2012 dla kanału Investigation Discovery. Artykuł Full Play Feared in the Case of Missing Crew, opublikowany 25 września 2007 roku na stronie CBS News. Artykuł Tale of Murder Deepens High Seas Mystery, opublikowany 27 września 2007 roku na stronie CBS News. Artykuł Building a Case Without the Bodies, opublikowany 1 października 2007 roku na stronie CBS News. Artykuł Five Life Sentences Given for Role in Fatal Hijacking, opublikowany 7 maja 2009 roku na stronie Herald Tribune.